Wiadomości.com. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejna bardzo ważna data w historii Polski. Tym razem jest to druga tura wyborów prezydenckich. Jak się okazuje, co prawda to jest Chicago, ale pewne nawyki z Polski zostały wyborcom i dlatego we wczesnych godzinach porannych, tuż po godzinie 7, podążali tutaj pod konsulat po to, by oddać swój głos. Tak już jest późno. Miałam być tutaj punkt 7. Chciałam być pierwsza, ale chyba już nie jestem. Ale byli niestety i tacy, którzy pocałowali przysłowiową klamkę. Tak tutaj wygląda załatwianie z Wami spraw. W tym momencie Pani mi odbiera jakiekolwiek prawa. Nie chce Pani przed mediami rozmawiać, nie dostałam pakietu wyborczego i nie jest mi Pani w stanie udzielić żadnych informacji, żadnych. Nie odpisała Pani na moje wczorajsze maile, które wysyłałam, było w nich mnóstwo pytań. Proszę Panią o jakikolwiek dowód tego, że pakiet w ogóle został wysłany. No właśnie, tego nie jestem w stanie zrozumieć. Bo tak jak powiedziałam, odebraliście mi prawo wyboru jako obywatelowi i odebraliście prawo jakichkolwiek roszczeń, ponieważ nie mam żadnego numeru, z którym mogłabym pójść na pocztę i roszczyć swoich praw, że ten pakiet nie został do mnie dostarczony. Czyli po prostu odsyłacie mnie z kwitkiem, prawda? Tak? Nic dzisiaj nie mogę dla Pani zrobić. A co w ogóle Pani może dla mnie zrobić w tej sprawie? Może Pani wniesie protest wyborczy, jeżeli... A czy Pani wniesie, to Pani mówi, że też Pani nie dostała. Pani nie wniesie? A dlaczego? Skoro się Pani zarejestrowała, to znaczy, że chciała Pani oddać głos. Aha, czyli jest Pani po prostu wszystko. Pracuje Pani w konsulacie, jest Pani wicekonsulem, a jest Pani wszystko jedno, czy Pani odda ten głos, czy Pani tego głosu nie odda. A co Polacy mieszkający w Chicago sądzą na temat odwiecznych dyskusji, czy Polacy mieszkający poza granicami Polski mogą, czy też nie mogą brać udziału w życiu politycznym w Polsce? Ja uczestniczę w tym, bo do Polski często jeżdżę. I jestem Polakiem, w Polsce mam rodzinę i chcę, żeby w tej Polsce było dobrze. Jak jest dobrze w Polsce, to ja się tutaj mogę pokazać, mówić wszystkim, że Polska rośnie. Uważam, że tak nie. Dlatego, że jeżeli ktoś się nie interesuje polityką w Polsce, znaczy może nie to, że polityką, to sytuacją w Polsce, tak nie powinien głosować. My akurat z mężem nawet myślimy o powrocie i chcielibyśmy, żeby była Polska taka, o jakiej marzymy. Jak najbardziej. Jak najbardziej powinni, bo dalej są Polakami i którzy po prostu tęsknią za krajem, żyją sprawami Polski. Także uważam, że zawsze powinni mieć prawo do zabrania głosu. Ostatnio dostałem taki komentarz, że wara im, bo nie mieszkają w Polsce. Bardzo brzydko, wara. Czuję się obywatelem, tak samo mieszkam jak inni, nie wiem, w Anglii, w Niemczech. To, że rzadziej jesteśmy w Polsce, nie znaczy, że nie możemy głosować. Poza tym nadal czujemy się obywatelami i mamy prawo głosu. Nikt nam tego prawa nie zabrał. My mamy rodziny tam i uważam, że co będzie lepsze dla nich, dla nas też to zaowocuje kiedyś. A musimy zbudować Polskę taką, żeby była mocna, silna i my też jesteśmy za to odpowiedzialni. To jest moje zdanie i teraz jest to najważniejsza decyzja. Ja popieram mojego męża, mój mąż jest zawsze polityczny był i on bardzo dąży do tego, żeby jednak, żeby Polacy teraz, ja nie wiem, dla mnie jest to takie troszeczkę niezrozumiałe, ponieważ dużo osób, które są tutaj, twierdzą, że my nie mamy nic tam, nic do tego, my się nie wtrącamy, ale jeżdżą tam, jeżdżą na wakacje, jeżdżą do rodziny, ktoś może nie mieć rodziny, ale spędza tam czas, o jak fajnie, jak super, ile się zmieniło w Polsce, jakie mamy teraz nowe rzeczy, jakie są budynki, jak jest pięknie. No to przepraszam bardzo, to pomóżmy Polsce być taką, jaką jest do tej pory. Tak jest moje zdanie. I głosujmy. Biorąc pod uwagę przepisy, tak naprawdę nic się nie zmieniło w porównaniu z pierwszą turą, co podkreślał w rozmowie z wiadomości.com przewodniczący jednej z komisji, Tomasz Dubiel. Zasadniczą różnicą jest to, że można osobiście przynieść głos do konsulatu i zostawić to na bramie. My potem ten głos przyjmiemy i rozliczymy razem z głosami, które przyszły do nas pocztą. No i następną różnicą jest to, że spodziewamy się większej ilości głosów. Zarejestrowało się w naszej komisji, jak w każdej innej, około 5900 wyborców. Spodziewamy się około 5000. A z czym komisja ma największe problemy? Z rozcinaniem kopert. Czasami są naprawdę porządnie zaklejone i to sprawia najwięcej problemów. No to sprawdźmy w takim razie jeszcze, z czym największe problemy mieli i mają cały czas wyborcy. Najczęstszym błędem wyborców jest wkładanie oświadczenia o osobistym oddaniu głosu do koperty z głosem.
One powinny być osobno. Głos w kopercie na głos, oświadczenie i to razem zapakowane w kopertę zwrotną. Tak więc do godziny 9 wieczorem w Konsulacie Rzeczpospolitej w Chicago będą rozpakowywane koperty. Będzie sprawdzane przede wszystkim, czy głosy są ważne, natomiast po godzinie 9 wieczorem rozpocznie się liczenie tych głosów. Sprzed Konsulatu Rzeczpospolitej w Chicago, Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.